Mark Spektor urodził się w Stanach Zjednoczonych jako dziecko rabina, któremu udało się uciec przed nazistowskimi prześladowaniami po inwazji Hitlera na Czechosłowację. Mark dorastał w biednej dzielnicy Chicago, gdzie jego ojciec Elias był obiektem dyskryminacji. Po raz pierwszy instynkt wojownika odezwał się w Marku, kiedy to walczył z Sperlmanem. To traumatyczne przeżycie spowodowało również u Marka zaburzenia dysocjacyjne. Niedługo przed decyzją Eliasa o przyjęciu Marka do szpitala psychiatrycznego Putnam, do Marka po raz pierwszy zwróciło się egipskie bóstwo Knonshu, twierdząc, że jest jego prawdziwym przodkiem. Po śmierci ojca Mark dostał zgodę na tymczasowe opuszczenie szpitala, aby wziąć udział w pogrzebie. Ale gdy usłyszał głos Knonszu, uciekł. Wstąpił do Marines i służył przez trzy lata. Podczas drugiej tury w Iraku, jego przełożeni zauważyli dziwne zachowanie Marka. Po tym, jak odkryto jego przeszłość, Mark został niehonorowo zwolniony. Później dołączył do CIA i pracował z kilkoma osobami, które później współpracowały z Moonlightem. Był to William Cross, Amos Lardner i jego własny brat. Randall Spector. Randall za pomocą siekiery zabił dziewczynę spektora Lisę, aby powstrzymać ją przed ujawnieniem systemu handlu bronią. Spektor odpłacił się granatem i uznał, że jego brat nie żyje. Po odejściu z CIA spektor zapisał się do tajnych organizacji bojowych, gdzie zaprzyjaźnił się z Frenchie Duchampem i obaj zostali najemnikami. Odbywali liczne misje głównie w Afryce i Ameryce Południowej. Spektor później stanął przed sądem za zamach na prezydenta południowoamerykańskiego kraju Bosquerde. Po tym, jak Spektor i Franci spotkali Raula Bushmana w Egipcie, udali się do północnego Sudanu niedaleko granicy egipskiej, aby dokonać nalotu na stanowisko archeologiczne. Podczas gdy Bushman zabił głównego archeologa Petera Alorona, który miał znaleźć grobowiec egipskiego faraona, Spektor zaatakował Bushmana, by chronić córkę olorona Marlin. Wściekły Bushman śmiertelnie ranił go na pustyni, mordując wszystkich z wyjątkiem Marlin, Franci i wieśniaka skłonnego wyjawić mu tajemnicę grobowca. Zanim spektor upadł, udało mu się dotrzeć do grobowca, a Marlin i załoga złożyli go pod bożkiem Konszu. Jego duch spotkał się z Konszu, który obiecał uratować mu życie. W zamian za jego służbę spektor zgodził się, choć później uznał to spotkanie za halucynację. Przywrócony do życia ukarał ludzi Bushmana podczas gdy sam Bushman uciekł. Znalazłszy wreszcie cel w życiu, spektor w pełni się do niego przyłożył. Przeprowadził się do Nowego Jorku wraz z French i Marlin i stworzył swój kostium, uzbrojenie i wizerunek Moon Knighta. Z fortuną zdobytą na hazardzie, oprócz wspierania swojej nowej kariery w walce z przestępczością, rozpoczął używanie swojego alter ego Stevena Granta jako finansisty. Jego drugim alter ego był taksówkarz Jack Lockley. Jego celem było zbieranie informacji na temat tego, co dzieje się na ulicach Nowego Jorku. Jego pierwotny wizerunek z jego wieloma obliczami, zszedł na dalszy plan. Mimo to prowadzenie czterech oddzielnych żyć stanowiło dla spektora ogromne obciążenie psychiczne. Po raz pierwszy spektor pracował jako Moon Knight, kiedy komitet wynajął go do schwytania wilkołaka o imieniu Jack Russell. Udało mu się w dużej mierze za pomocą srebrnego półksiężyca. Najlepiej Moonlighta charakteryzuje jego relacja z Konszu oraz to, czy wynika ona z jego własnej choroby psychicznej, czy też z rzeczywistej boskiej inspiracji. Kiedy Mark Spector po raz pierwszy obudził się u stóp posągu Konszu, nie było jasne, czy ocalenie było rzeczywiście zasługą Konszu, czy po prostu przypisał je Bogu Księżyca. Wydaje się, że Mark Spector jest zarówno chory psychicznie, jak i jest pośrednikiem siły wyższej. Konszu istnieje i wybrał Marka na swojego awatara, ale choroba psychiczna Marka sprawia, że czasami doświadcza on rozmów z Konszu, które odbywają się tylko w jego umyśle, a nie z samym Bogiem. Istnieją również rozbieżności co do tego, czy Mark Spector był schizofrenikiem lub dysocjantem już od najmłodszych lat. Czyniąc go dogodnym żywicielem dla Konszu, czy też Konszu narzucił mu ten mentalny stan? Stan umysłu Munaita zawsze sprawiał, że jego zdolności i moce pochodzące z kąszu budziły wątpliwości, jako że on sam niejednokrotnie nie był wiarygodnym źródłem. Zostało stwierdzone, że może on doświadczać tak wielkiego poczucia obłędu, które można określić tylko słowami magia. W ciągu swojego życia, Mark Spector stał się ekspertem w technikach walki wręcz. Jest sportowcem na poziomie olimpijskim, sprawnym akrobatą i gimnastykiem, a także doskonałym strategiem walki. Spector jest świetnym detektywem, z szerokimi umiejętnościami, wiedzą i zrozumieniem przestępczego podziemia. Specjalizuje się w prowadzeniu przesłuchań, często stosując tajne wojskowe metody tortur świetnie celuje i jest doskonałym strzelcem wyborowym potrafi przeciąć pocisk na pół za pomocą tarczy półksiężycowej jest byłym mistrzem wagi ciężkiej w boksie który intensywnie trenował jako komandos agent wywiadu i najemnik jest wyszkolony w walce z bronią i bez broni trenował boks judo karate muay thai czy kung fu jego wiedza jest na tyle rozległa że wykazano, iż może on wykorzystywać punkty nacisku przeciwko swoim przeciwnikom, uderzając w skupiska nerwów, aby ich ogłuszyć lub nawet natychmiast obezwładnić. Niejednokrotnie bez mocy walczył z Pani Szerem do upadłego. Aby pomóc nam w rozwinięciu tego kanału, zapraszamy do lajkowania filmów oraz subskrybowania kanału.